Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Czwartek, 9 dzień czerwca, to w kalendarzu, godzina 19 minęła, rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie współprowadzący nasz dzisiejszy program, Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie. Dzień dobry, po raz kolejny. Dzień dobry, po raz kolejny. Dziś będziemy zajmować się baofengami, czyli takimi radiostacjami dość popularnymi, które nawet od czasu do czasu potrafią do nas przemówić, ale... Nawet nie wiem, czy podcast nie jest na, tak, na temat jakiegoś tak, baofenga. Tak, tak. To Paweł Pluszczyk, zdaje się, robił swego czasu audycję na temat jednej z tych radiostacji. Natomiast my dziś będziemy się zajmować tymi radiostacjami od strony programu, czyli od strony systemu Windows, bo no cóż, mimo tego, że te radiostacje potrafią do nas jakoś tam się odezwać, od czasu do czasu coś nam powiedzą, natomiast no nie jest tak, że wszystkie ustawienia, wszystkie parametry z poziomu tej radiostacji, nie widząc, jesteśmy w stanie samodzielnie ustawić. Są potrzebne do tego narzędzia zewnętrzne i na szczęście to są dwie dobre wiadomości. Producent oferuje takie narzędzia, druga dobra wiadomość, są one dostępne. No przynajmniej taką informację uzyskałem od ciebie. Ja jakoś krótkofalarstwem się nie zajmuję, więc tu nie mam, szczerze mówiąc, wiedzy. Będę pytał ciebie o różne tak, rzeczy. Zapowiedziałeś tak, niewygodne pytania. Zapowiedziałem niewygodne pytania, a jeżeli wy również chcecie pomęczyć Krzysztofa, to proszę bardzo, możecie pisać kontakt.tyflopodcast.net, możecie pisać pod naszą transmisją na Facebooku, a możecie też do nas po prostu zadzwonić. tyflopodcast.net/zoom. Zapraszamy serdecznie. No to jak jest z tymi narzędziami baofenga? One są dostępne, tak? Tak. Wszystko, co oferuje baofeng do swoich urządzeń, jest dostępne. Tyle, że nie jest, jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy przed audycją i parę dni wcześniej w tył, nie każde narzędzie jest takie samo. Wszystko zależy od modelu urządzenia, od modelu radia. Nie ma to swojej jakiejś konkretnej nazwy, jak w innych przypadkach. Po prostu każde oprogramowanie do konkretnego radia ma nazwę modelu tego radia. I to oprogramowanie pobieramy, uwaga, ze strony producenta, bo tak, jak kupujemy taką radiostację baofenga, to niekoniecznie to oprogramowanie otrzymamy. Tak, dostajemy z radiem, jak to wcześniej mówiłem tobie przed audycją, jak producent, jak ten, który nam wysyła, ma dobry nastrój, to wysyła nam darmowe oprogramowanie na płycie, oprogramowanie o nazwie HIRB. To jest oprogramowanie, które robi trochę więcej niż to, co dzisiaj pokażemy. Natomiast to oprogramowanie dla nas jest w ogóle niedostępne. Mam je zainstalowane, więc pokażę, jak ono dla nas jest dostępne. Więc raczej nie polecam. Chyba że ktoś znajdzie jakiś sposób na to, żeby je udostępnić. Może jakoś z OCR-em, jakby ktoś próbował, to ewentualnie jest, coś. Próbowałem. To nie jest takie proste, nie. To są ikonki. Rozumiem. To jest wszystko graficzne. Nawet obiektówką nic nie zrobisz. Ja ci to zademonstruję za jakiś czas. Okej. Okay. Więc no, tego oprogramowania nie polecam. Natomiast pobrane oprogramowanie ze strony producenta baofenga, no, jest dostępne i da się z tym dużo zrobić. To jest oprogramowanie, które udostępnia nam te funkcje radia, których synteza wbudowana w urządzenie nie mówi, na przykład. Okej, okay, no to pokażemy na przykładzie jakiego radia? To będzie baofeng UW5R. UW5R, chyba, bo... Dobrze sprawdzę, czekaj jeszcze. Aha. U
Tak, UW5R. UW5R, okej. Jeszcze jedno pytanie z takich wstępnych. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o komunikację tej radiostacji z komputerem? No bo jakoś to trzeba połączyć. To co? Kabelek. Kabelek, tak. Trzeba sobie taki kabelek zakupić najlepiej w sklepie Radiostrefa. Tam mają chyba najtaniej. Ten sklep jest na Allegro. Jak sobie wpiszemy Radiostrefa na Allegro, to nam wyjdzie strona tego sklepu. I ten kabelek kosztuje w zależności też od modelu radia od 40 tak do 70 zł. Jak ten kabelek wygląda? Z jednej strony pewnie USB, a z drugiej? Z jednej strony USB, ale to nie jest takie sobie USB zwykłe, tylko to jest USB taki pendrive nieco grubszy od pendrive'a, bo tam chyba jest jakiś scalak, bo jak jeszcze zanim radio podłączymy, to on już plumka, że go komputer zobaczył, więc tam coś jest. Jak podłączamy radio, to niestety nie mamy sygnału, że to radio zostało zobaczone. Może jakaś emulacja portu szeregowego albo coś takiego, bo to pewnie często tego typu urządzenia to się komunikują za pomocą portów szeregowych. To może tak być. A z drugiej strony, jakie tam jest gniazdo? A z drugiej strony, w tym konkretnym przypadku radio ma dwa jacki. I jeden jest ten standardowy jack mały, mini, tak? Dobrze mówię? Mini, mikro? Mini. Ten do słuchawek, zwykły taki. A drugi jack obok jest nieco cieńszy od niego. I one są zrobione jakby na jednej wtyczce. Rozstawione adekwatnie do gniazd w radiu. No i podłączamy to tak jak zwykłą mikrofonosłuchawkę, tudzieżby mikrofonogłośnik, bo takie też można dostać do tego typu sprzętu rzeczy. Nawet chyba, jak dobrze pamiętam, to sam producent oferuje, ale to można wszędzie kupić takie rzeczy. No i tyle. Jak podłączymy ten kabel już do radia, no to radio nam milknie. No bo siłą rzeczy odcinamy... No tak, odcinamy głośnik. Głośnik, tak. I teraz mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie komputer. Można łatwo sprawdzić, czy komputer widzi radio. Po prostu spróbować z radia zczytać dane, co pokaże. Nie będziemy zapisywać, bo bym sobie rozwalił całe ustawienia. Więc musicie mi uwierzyć na słowo, że da się. No i tak to wygląda mniej więcej. Program jest dość prosty. Czyli to jest tak pewnie, że tam jest jakiś plik konfiguracyjny i my sobie zaczytujemy do komputera ten plik z tego urządzenia, modyfikujemy ten plik i wysyłamy go z powrotem. I zapisujemy z powrotem do radia, dokładnie. Jest jeden minus, którego ja nie umiem przejść, albo coś jest jakby z dostępnością. Ponieważ stała się mi raz jedna rzecz, jak zapisałem sobie ustawienia do radia takie, jakie sobie wybrałem na komputerze, to rozwaliłem sobie wszystkie kanały. To znaczy, były może dwa kanały z tych, co zapamiętałem, reszta zniknęła. Więc gdzieś jeszcze w tym programie, nie doszedłem gdzie, można programować kanały, ale nie wiem gdzie. W Hirpie jest to zrobione z automatu. Po prostu mamy przycisk, który nam generuje wszystkie najpopularniejsze przemienniki, różnego rodzaju częstotliwości. Jesteśmy w stanie jednym przyciskiem wgrać to wszystko do radia, nie martwiąc się o to, że coś tam nam zniknie albo coś, bo to po prostu samo się zapisze łącznie z nazwami danych rzeczy, bo na przykład, nie wiem, no wpiszemy sobie kanał policyjny i za pomocą na przykład tego programu tutaj, który pokażę, można nazwać sobie, że to jest policja, tak? A nie tylko częstotliwość na wyświetlaczu. To nam potem będą się nazwy pokazywać, nie? Rozumiem. Ale to już jest dla osób widzących bardziej. No tak, bo stacja nam tego nie odczyta tak czy tak. Dokładnie. Także no takie trochę nie do końca. Nie wiem, jak się te kanały tu programuje,
Nie doszedłem, próbowałem, ale może coś przeoczyłem jeszcze, może się w trakcie audycji coś okaże, nie wiem. A może ktoś z was również korzysta z radiostacji Baofeng i nam coś podpowie w tej kwestii. No, dokładnie. W końcu nie mamy tu monopolu na wiedzę. Jeżeli chcecie coś dodać, jeżeli chcecie się przyczynić do tego, żeby ta audycja była jak najbardziej merytoryczna i chcecie swoją cegiełkę do niej dorzucić, to oczywiście piszcie do nas, dzwońcie do nas. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na kontakt z waszej strony. Dobrze, Krzysztofie, ja myślę, że w ogóle przede wszystkim, skoro tego oprogramowania nie otrzymujemy razem z radiostacją, a przynajmniej nie jest to regułą i dobrą praktyką stosowaną przez wszystkich sprzedawców, a poza tym też warto jednak, myślę, nawet gdybyśmy otrzymali takie oprogramowanie na jakiejś płytce, to sprawdzić sobie na stronie internetowej, czy aby nie wyszło coś nowszego, bo się tak może zdarzać. Pisane razem. Baofeng.radio.com. Baofeng przez G, bo niektórzy mogą myśleć, że przez Q. Nie, Baofeng. 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 Pisane tak. Radiem. Baofengradio.com. Okej. Okay. No to co, pokażesz, jak wygląda ta strona pobierania? Pokażę. Dobrze. Ja to już mam. To Krzysztofie, antena jest twoja. Słychać? Słychać. Nie, nie? Na razie nie słychać. Nie słychać. Nie. Teraz będzie słychać. Caps lock włączone. Tak jest. Caps lock. No dobra, no to teraz mamy tak. Przycisk submit. Może od początku. Usta. Klikalne subscribe to auremalne w sletter. Szukaj punkt orientacyjny za przycisk submit. Link. Link chart 000. Pusta. Link login. Link compare. Tutaj można sobie założyć konto. Trochę prościej się wtedy pracuje z kontem, bo tam mamy jakieś bonifikaty czy coś tam. Odwiedzony link grafika Baofeng. Nawigacja, punkt orientacyjny, link online store. Tu mamy sklep. Link product list. Link contactus. Odwiedzony link download. Link nevs. Fresh shipping for orders over. Dollar. 100. Link x. Główny punkt orientacyjny klikalny, link grafika open box. Link grafika UV 5R plus holiday. Link grafika UV 9G harder. To są modele radia między innymi też. Link grafika G11S holiday. Link grafika open box. Link grafika UV 5R plus link grafika UV 9G harder. Link grafika G11 klikalne. Klikalne, klikalne. No to by było na tyle. Ale my klikamy, nas interesuje przycisk pusta. Download. Klikalne, szuka przy link. Link chart ze pusta. Link login. Link compare. Odwiedzony link grafika Baofeng. Nawigacja. Link product list. Link contact. Odwiedzony link download. I to nas dokument interesuje. Zajęty pusta. Tutaj sobie wchodzimy. Klikalne, nawigacja. My mamy model UV5R. Fresh hip dolar 100. Link X. Główny punkt orientacji. Pusta. Klikal. Szukaj punkt orientacji. Główny punkt search. Pole edyc. Przycisk. BF. BF. Klikalne. BF. 8. Klikalne. Klikalne. BF. 8. Klik. UV series. O. UV series. Klikalne. UV 5 R slash plus. To jest plus. To nie dla nas. Klikalne. UV 5 RTP. Klikalne. UV 5 RX 3. Klikalne. UV 5 RX. Klikalne. UV 5 X. UV 5 G. Klikalne. UV 6 R. Dobrze. I teraz tak. Przy każdym oprogramowaniu, przy każdym takim linku, tylko nie pamiętam, zaraz zobaczymy, czy dobrze. To nawet nie jest link, to jest takie coś klikalnego, klikalne. Co się zwija i rozwija. Tak, i tam jest opis, bo to, że to jest tam 5R+, nie znaczy, że nie będzie chodziło z 5R, tak? Tam jest, to jest po prostu do piątek. Klikalne UV 5R TP. Klikalne UV 5R slash plus. UV series. Klikalne UV 5R. Wejdźmy tutaj. Klikalne X. Tu mamy X. Manuals and software. Creo will inducer manuals, device drivers and software for a wider and of our products. Software. Link UV 5R series programming software. Link grafika brak opisu. No manual. Właśnie, UV 5 series. Więc serie po prostu. Serie. Do tych modeli z tej właśnie serii. Może zrobimy tak, może to będzie trochę bez sensu, ale warto dla ludzi, którzy nie znają angielskiego, to sobie włączymy pomoc. Translation włączone. Pusta. I będziemy mieli teraz po polsku. Kliknięcia, zapisz się do naszego newslettera. Szukaj punkt orientacyjny, przycisk połączyć środek. Połączyć koszyk 000ZU. Pusta. Połączyć, zaloguj się. Odwiedzony, połączyć grafika Baofeng. Dobrze, przejdźmy do... Główny punkt orientacyjny, ściągnij. Szukaj pole edycji. Przycisk BF. Seria BF. Kliknięcia w 888S. Kliknięcia w 9700. Kliknięcia w 80. Kliknięcia w 88ST. No to mamy te modele. Seria BFH. UV. Seria UV.
Seria UW. Kliknięcia /+. Powiedzmy, że to. Sobie klikniemy. Kliknięcia X. Instrukcje i oprogramowanie. Tutaj znajdziesz instrukcję użytkownika, sterowniki urządzeń i oprogramowanie dla szerokiej gamy naszych produktów. Oprogramowanie. Połączyć oprogramowanie do oprogramowania z serii UW 5R. No i to możemy... O, jest od razu nasz model, tak? 5R. Bez żadnych tam tych. No i tutaj sobie klikamy. Zapisywanie jako dialog. I ściągamy jest okienko pobierania. Czy to tak się jakoś instaluje, czy to jest po prostu plik? To jest portable. Aha. To jest portable. No i tak wygląda strona, jak chodzi o pobieranie. Reszta nas nie interesuje, bo potem zaczynają się jakieś chińskie schody. Nas tylko tutaj ten link do pobierania interesuje i wybieranie serii, z jakiej mamy model nasze radio, z jakiej serii jest. No dobrze, stronę możemy zamknąć. Wideo, duży dokument, odwiedzony, połączyć, ściągnij, pulpit, lista, twój 5. O, tłumacza możemy już wyłączyć. Przyda nam się przy okazji, jak już będziemy oprogramowanie omawiać, bo tam fajnie jest też po polsku wiedzieć pewne rzeczy. No i dobrze, przejdźmy do tego oprogramowania. Na razie tylko się zastanawiam, czy... Nie, dobrze, to może ja podłączę to radio, bo nie jestem pewien, czy ono bez tego pójdzie. Czy ruszy, tak, ten program. Z boku radia mamy taką klapkę, którą otwieramy. Pod klapką mamy dwa gniazdka jackowe na grubszego i cieńszego jacka. Podłączamy teraz kabelek. I to jest właśnie, Michale, to, po co ja założyłem antenę przed audycją. Aha. Bo to jest z boku i jak dociskasz wtyczkę, to niechcący możesz nacisnąć PTT. Rozumiesz? Rozumiem. Dobrze. Mamy podłączone radio. Nic się nie stało. Komputer nas nie poinformował, że to radio jest podłączone. Bo już wcześniej kabel został wpięty. Tak. No i uruchamiamy sobie radio, które nam teraz nic nie powie, ale wyświetlacz się zaświecił, wszystko działa i teraz możemy przejść do oprogramowania. Reaper X64 14 SU, UW 5 Series 45 z 54. Tylko teraz to jest... UW 5 R 46 z 54. Gwiazdka bez tytułu, notat, ZOOM, spotkanie 3, ZOOM 4, UW 5 R, Series, program, UW 5 R, CLOSE, przycisk. Jest. Handel Bander X, frekuency, TX, frekuency, CTCSS, / DCS, DEC, CTCSS, / DCS, NTX, POWER, / NPTT, IT, BUSY, LOCK, SCANA, DTSIK, CO, DCH, NAME, 01, VHF, UH, 136, 10000, 136, 10000, OFF, OFF, HIC, WOFF, OFF, ON, 12, VHF, UH, 173, 95000, 173, 95000, OFF. To są informacje, które na dzień dobry pokazują się nam na wyświetlaczu. Wszystkie dane o tym, co włączone, co wyłączone, na którym kanale, na jakiej częstotliwości. No, bardzo dużo tych informacji. Jak ktoś się nie zna na tym, to może przytłaczać. Tak. To jest po prostu... Bo potem to się zmienia na konkrety. Ale to, co tutaj usłyszeliśmy, pokazuje nam się po włączeniu radia i podłączeniu kabla na wyświetlaczu. To są wszystkie ustawienia, które w tej chwili są zapisane w radiu. I co? I teraz te ustawienia możemy zmienić. Może najpierw funkcję programu. Funkcję programu może najpierw po angielsku. File rozwijane. To jest wiadomo co, prawda? Plik CTRL plus N1 nowy. To jest nowy config, tak? CTRL plus O2.5. Tak. OpenCTRL plus O2.5. Otwórz, tu możemy... sobie otworzyć, jak mamy na dysku zapisany jakiś plik konfiguracyjny, to tutaj możemy go otworzyć i sobie otworzyć i zaraz później go edytować. Save CTRL plus S3 z 5. Możemy go zapisać na później. Save AS4 z 5. Zapisz jaką, wiadomo. Exit 5 z 5. Wyjście. Handel Information 1 z 3. Tu mamy informacje o kanale, jeśli jakiś kanał z zaimportowanego pliku z radia nam tu się pokaże, no to możemy zobaczyć na tej częstotliwości, na której jesteśmy, co tam i w ogóle, nie? Optional Feature S2 z 3.
opcjonalne jakby możliwości, tak? Możliwości, opcjonalne, tak. Opcje, chciałby się powiedzieć. DTMF. Mhm. Tutaj ustawiamy sobie kody DTMF-u, bo w radiu niestety to jest niemówione, bo tutaj się wybiera częstotliwości DTMF-u, z jakimi one służą do otwierania przemienników takich różnych, do dzwonienia między dwoma urządzeniami z radia do radia, no różne funkcje DTMF tutaj pełni. Channel Information 1/3. Tutaj już byliśmy. Read from radio CTRL plus R1/2. Tu jest odczyt z radia. Dokładnie. I to będzie najważniejsze tak naprawdę na początek, tak? Trzeba najpierw zczytać, żeby potem móc zapisać. Tak. Read from radio CTRL communication 4/5. Communication, no to tutaj mamy opcję wyboru, bo może być tak, że radio nie jest widoczne przez program, co najczęściej można sprawdzić, bo innego wyjścia na dzień dzisiejszy nie widzę. Jak sprawdzić, czy program widzi się z radiem? No to po prostu coś spróbować z tego radia zczytać. Jak się uda, znaczy, że jest ok. Jak się nie uda, to nie jest ok. Są komunikaty, które nam o tym mówią. Więc tutaj, jeśli na przykład nam się nie uda zczytać z radia i się okaże, że jednak komputer z radiem się nie widzi, no to sobie tutaj wchodzimy. Jest program software. Com munition port setup. Com firm przycisk. I tu sobie wybieramy. Anuluj przycisk. Port setup grupa. Com 6 przycisk opcji oznaczone. Porty. Czyli dobrze myślałem. Port szeregowy. Com 6. Tak. To sobie wybieramy porty. Ja teraz też nie mam do końca pewności, czy dobrze jest, bo wcześniej jak przygotowywałem się do audycji, to był port 4, a teraz widzę, że domyślnie od razu z marszu ustawiona jest 6, więc może nam to nie zadziałać. Trzeba będzie popróbować z portami. No, i to tak wygląda. I potem mamy... Confirm przycisk, port setup, anuluj przycisk. Spacja, wciśnie, file edit, pro, com, exit. Czyli 5, tak 5, naprawdę to tutaj 4. Jest tylko do wybrania port. Tam nie ma żadnych ustawień typu jakieś prędkość, bity danych, nie. Bity stopu, parzystość exit, com, i tak, tak dalej, i tak dalej. Port setup grupa, com 6, com 7, com firm przycisk. Confirm. Tylko tak, tylko anuluj jest przycisk. Confirm i zatwierdź, tak, mhm. No nie ma. Myślę, że prędkości bitów to już są poustawiane tam w menedżerze urządzeń w systemie, w Windowsie. Tak całkiem tak. Możliwe. Także tutaj nie ma co ruszać, ale podejrzewam, że to są standardowe, tutaj nie ma co ruszać. Na komach to zawsze, to już jest naprawdę zaawansowana zabawa, żeby bawić się w zmienianie bitów i takich tam różnych, nie? To urządzenia, które się komunikują za pomocą portu com, wszystkie są chyba, tak myślę, na tych ustawieniach, które są już... No są jakieś ustawienia domyśle i bez większej potrzeby nie ma co tego zmieniać, tak? Dokładnie. Dobrze. I teraz przejdźmy do tych ustawień. Close przycisk. Channel Bander X Frequent. File rozedit roz program rozwijane. Vritetor radio CTRL. Read from radio CTRL plus R1. Vritetor radio CTRL. Read from radio. Vritetor radio. Tu. Zobaczmy, czy radio nam w ogóle Poczekaj. Read musisz wybrać, tak? Read from radio CTRL. O, tak. Ctrl R, skrót. Tak, ale nie wiem, czy on tu działa. Poczekaj, sprawdzimy. Uwpięcie RSR jest program z clear przycisk. Read data from radio. Działa, dobra. Dobrze, zobaczmy, czy nam w ogóle radio się połączyło z komputerem. Anuluj przycisk, read przycisk. Czy mamy w ogóle port, czyż port 6 to jest ten port, o który nam chodzi? Spacja, wciśnięty. Chwilę by poczekać. Operate prompt dialog file con net with transcender. A, widzisz. Przycisk. Czyli coś Uwpięcie nie RSR tak. Jest program z... Czyli trzeba inny port wybrać. File rozwij editor program communication te uwpięcie serii anuluj port setup grupa. Com 6 przycisk. 6. Com 5, com 4 przycisk opcji oznaczone. Wtedy była 4, no to zobaczymy, czy to będzie 4. Anuluj przy com firm przycisk, spacja, wciśnięty. Gwiazdka bez zoom, spotkanie zoom, uwpięcie serii jest program so... co się to? Coś się przywiesił. Coś się przywiesił. Gwiazdka bez tytułu zo, uwpięcie RSR jest program software, 1/4. Uwpięcie RSR jest program software, brak odpowiedzi. O, nie podoba mi się to. Uwpięcie RSR jest program software, help przycisk. O. Read przycisk, anuluj przycisk, help przycisk, read przycisk. No dobra. I zobaczmy. Spacja. Czy coś z tego wyjdzie?
Chyba nie, bo mi tutaj nic z radiem się nie dzieje. To trochę trwa, ale mi się wydaje, że chyba to nie będzie to. Gwiazdka bez tytułu, ów pięcier series, zoom spotkanie 3 z 4, zoom 4 z 4. Jest jakiś komunikat. Gwiazdka bez tytułu, notatnik 1 z 4, ów pięcier series, program software 2 z 4. I tu. To jest start op, operate prompt, dialog, file, con, next, with, transceiver, ok, przycisk. Czyli niestety... Ów pięcier series, program software, read data from radio, anuluj przycisk. Jeszcze najczęstszy raz. Sposób na rozwiązanie problemów wyłączyć i włączyć. I zobaczymy, tak. Czy to read data pomoże. Read przycisk. Tylko trzeba by było chyba zobaczyć, pod jakim help portem przycisk. To w ogóle jest anuluj widoczne. W menedżerze tak. Urządzeń. Domyślny przycisk. Clear przycisk. Zobaczmy. File rozwij, edit, prog, com, municat, exit, com, mun, ów, pięcier, ser. Czy zmienił nam się port? Anuluj przycisk, port, setup, grupa, com, 4, przycisk, opcji, oznaczone. No teraz jest czwórka, nie zmieniło akcent. Się. Akcent. Com, firm, przycisk, anuluj, spacja, wciśnięty, channel, inform, read, data from radio, read, przycisk, spacja. Tylko ja bym sprawdził przed tym, no ale dobra, zobaczymy. Ja bym sprawdził w menedżerze urządzeń, pod jakim portem on go widzi. No, zobaczymy. No, jeszcze dajmy mu szansę. Jeszcze dajmy mu szansę, ale wątpię, bo on już powinien mi tutaj zakomunikować wyświetlaczem, że coś jest, a nic takiego się nie dzieje. Chyba, że jeszcze jedną rzecz spróbujemy, ale to niech on już sobie tutaj... Wciśnięty. Help przycisk. Operate prompt. Dobra, oj. Nie udało się. Nie udało się. No zobaczmy może w menedżerze urządzeń, jaki masz już, port. Już, jedną rzecz sprawdzimy. Tak zrobimy. O, mój sławny zegar. Zainstalowane aplikacje. Opcje zaś. Podgląd. System. Menedżer urządzeń. Menedżer urządzeń. Osobisty rozwinięte 1 z 1 porty. Poziom 1 porty. Comi LPT. Rozwinięte. Poziom 2 standardowy port szeregowy przez link Blue to od com 4. Standardowy no port nie. Szeregowy przez link Blue USB serial CH340. Com 3. 3 z 3 poziom 2. Trójeczka. Czyli trójeczka. Tak jest. Trójeczka. Operate prompt dialog file con next with transceiver. Nic dziwnego. No dobrze by było, jakby to radio działało przez Bluetootha i dało się go połączyć, tak? Ale to nie ma tak dobrze. Ów pięcier serii anuluj przy port setup grupa. Com 3 przycisk opcji anuluj con firm przycisk. Port setup anuluj przycisk con firm przycisk spacja wciśnięty. Też bym tak chciał. Read data from radio help przycisk. I teraz chyba będzie OK. Zobaczmy. Spacja wciśnięty. Operate prompt dialog file con next with. O. Też nie? Dlaczego nie? A, wiem dlaczego nie. A, bo radio wyłączyłeś. Program bo ja wyłączyłem je specjalnie, żeby, wiesz, nie narobić sobie szkód. Dobra, no to anuluj spróbujmy przycisk, jeszcze przycisk, raz. Read przycisk. Teraz spacja. Może. Teraz chyba pójdzie. Na razie nie widzę na wyświetlaczu nadal żadnych objawów. Anuluj przycisk, help przycisk, read przycisk. Operate prompt dialog read write operate prompt dialog complete reading data from trans. Poszło. Poszło. W końcu poszło. Poszło, tak. Czyli to był port 3. Tak. I to przy okazji macie informację o tym i już wiecie, jak sobie radzić, jeżeli na przykład wam to po prostu nie zadziała. Trzeba sprawdzić w menedżerze urządzeń, jaki port jest wybrany. Bo portów szeregowych, zwłaszcza jeżeli mamy urządzenia Bluetooth, no to niestety, ale może być kilka. Tak. I ten program, dobrze. Jak widać, na to odporny nie jest. Mamy sczytane z urządzenia dane, które w nim były. Operate prompt dialog read write operating with transceiver. Ok przycisk. Ów pięcier series program software. Read data from radio. Read przycisk. I teraz tak. Anuluj przycisk. To sobie możemy już zamknąć. Spacja. Wciśnięty. Channel information. Clear przycisk. Domyślny przycisk. Channel Bander X frekwency TX frekwency CTCSS slash DCS DC CTCSS slash DCSN TX power slash NPTT IT busy lock scanad TSIK CO DCH NAME 99 100 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0
na którejś częstotliwości, tam była podana nawet gdzieś w tym odczycie, poustawione są różne kody. Te kody nas na razie nie interesują, bo
to jest tylko informacja zwrotna z radia. I teraz wchodzimy sobie... Edit rozwijane. DTMF Optional Features 2-3. Tu. Uwpięcier series program software. Optional Features. I teraz musimy się posłużyć, żebyśmy wiedzieli, co do czego służy, bo możemy tabulatorem, czemu nie? Close przycisk. Work mode grupa. Handle przycisk opcji oznaczone. Pole edycji 8. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji zaznaczone 1. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji zaznaczone 90. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji zaznaczone 1. Handle mode grupa. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji zaznaczone handle plus frekwencji. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji zaznaczone handle plus frekwencji. Reset pole wyboru oznaczone. Menu pole wyboru oznaczone. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji zaznaczone 1-3. Kalock pole wyboru nieoznaczone. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji zaznaczone off. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji zaznaczone 5. I tak dalej, ale to nam nic nie mówi, prawda? To niektóre pola mają etykietę, niektóre nie mają, więc idąc tabulatorem, to tak jakby nie za wiele wiemy, co robimy, nie? Ale obiektówką można już to ogarnąć bardziej. Brak następnego trybu przeglądu. Dobra. PTTD lały. Offst, bepass, offst, PTP, outpass, offst, 120. I zaczniemy od początku. Robeto, stąd, stokalo, tam, jetzt, saoratem, stokap, de, offst, rx, back, a handel, bisp, back, stop, mhz, menu, reset, offset, stot, off, ok, hand, stop, back, stop, stref, stok, hand, cech, nap, 109, wor, off, stotem, sto, off, m, 406, abr, hik, hik, stop, jent, x, power, endlis, wojce, 104, stot, frek, 1, stot, vox. Staram się dojść do początku. Fout, stop, band, 1, skup, stoi, mhz, stop, frek, 9, sto, time, o, 9, abak, hand, option, hand, żeń, pust, fil, początek. No i teraz tak. Co my tutaj mamy? Bo tabulator nam niewiele powiedział. Początek. File edit program communication exit. Wiadomo, standard, nie? Edit. Program. Pusta. Żenieny plus minus erostrel z haczkiem. To mamy jakieś chińskie coś. Handel informati. Optional handel banderem a band frekwency mode b band frekwency mode. Może przełączmy na polski, będzie prościej. Translation włączone. Co ja bym szczerze mówiąc, jeżeli to jest oryginalnie po angielsku, to może korzystajmy z tego angielskiego, bo nie każdy z tym będzie. Nie, bo tutaj bo nie tu wszystko jest. Bo nie wszystko jest po angielsku. Tak. Kanał pasmo częstotliwo pusta. Ale powiem ci, że w tym momencie można przynajmniej w 98% zaufać tłumaczowi. Aha, no to okej. Okay. Żeń. Znak 703. Y ostre. Czekaj, no chyba właśnie. Kanał uzyska informacje. Nie, spokojnie, tylko ja, wiesz, ja obiektówką to jestem cienki w obiektówce. Aha. Zostać poinformowany. Opcjonalny. Cechy. Kanał. Pasmo. RX. Częstotliwość TX. Częstotliwość CTCSS. Widzisz, tutaj mamy już konkretnie wiadomo, co się dzieje, nie? No tak. Slash. DCS. DCS. Grudzień CTCSS. Slash. DCS. Zautex. Ten grudzień to był gigahertz. Tak a propos. Bo tam jest literka G po prostu. Aha. Moc. W. Slash. N. PTT. Minus. Skanowanie blokady IP zajęty. Tutaj możemy sobie ustawić, jak usłyszeliśmy, blokadę odkąd dokąd ma skanować. Podkreślacz. Dodaj kod SIG CH. To są te kody, o których mówiłem. Do otwierania przemienników i różnych takich. Minus. Nazwa. A. Pasmo. Częstotliwość. Nazwa. Właśnie. To jest tutaj, o czym wspominałem. Pasmo. A. Czyli, nazwa. Że można te kanały sobie poustawiać, tak? Tak, że można sobie ponazywać kanały. Jak, bo tutaj mamy... A. Pasmo. Częstotliwość. Tryb. B. Czyli kanał A, kanał B, tak? B to nie. To są górna i dolna linia, jak chodzi o na przykład otwieranie przemienników, bo tam masz przesunięcie. Rozumiem. O w przypadku 2 metrów 600 kilo w dół, jak się nie mylę. A w przypadku 70 centymetrów tam jest odpowiednio mniej. Pasmo. Częstotliwość. Tryb. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji zaznaczone to. TO, no to tutaj nie będziemy się w to wgłębiać, dlatego że ja sam do końca nie rozumiem tych funkcji. To jest coś z jakąś tam przemianą. To już kolega tu nasz Faliszewski bardziej o tym by się wypowiedział. Ale tego nam na pewno radio nie powie syntezą, że jesteśmy tu. Co? TO albo CO, można to zmienić. SE. A jeszcze SE. SE. Co? Do. 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 Co? Do. Pole wyboru nieoznaczone. I teraz tak. Gwiazda. TDR. Pod.
TX. Prawy nawias. A, TDR, to też są kody. TX pod TDR. To można zaznaczyć albo odznaczyć. Możemy te kody po prostu wyłączyć. Lista rozwijana, pole wyboru nieoznaczone. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone KB DTMFST plus send ani DTMFST. Kap. Wyślij sygnał boczny ani DTMF. Send ani DTMF. Sidetone zaznaczone zamiast. Kabeton boczny DTMF. Kabet. Wyślij sygnał boczny ani DTMF. No to są te kody właśnie DTMF-owe. Automatyczna blokada, pole wyboru nieoznaczone. To jest blokada radia. Chodzi o to, że jeśli chcemy sobie zrobić z radia skaner bez nadawania, to tutaj możemy zablokować tak, że naciśniemy PTT i nic się nie stanie. Czyli to szczególnie dla tych, no, którzy nie mają na przykład licencji, tak? Jeżeli na ktoś przykład nie ma licencji, to no, w świetle prawa nie powinien korzystać z funkcji nadawania, natomiast no, może słuchać. Może słuchać. Brzęczyk, pole wyboru oznaczone. Brzęczyk to jest to jak naciskamy klawisze, nie? Że nam tutaj klika, że coś zrobiliśmy. Że wydaje sygnał dźwiękowy jakikolwiek. Tak. Tryb częstotliwości, pasma grupa, lista rozwijana, zwinięte, pole edycji zaznaczone VHF. VHF. UHF. 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 Ja mam akurat na VHF. Lista rozwijana, zwinięte, pole edycji zaznaczone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 15. To jest do 15. To 14. Jest jakieś przesunięcie czegoś tam. 1. Ja po prostu mówię czegoś tam, bo ja tych funkcji nie znam z pozycji radia. Ja to, co wiem, to wiem z jakby to, co radio umie, to ja wiem mniej więcej z kanałów po prostu krótkofalarskich na YouTubie i w tej chwili to nie jest audycja o wgłębianiu się ustawień radia, tylko o tym programie, który na to pozwala, tak? Więc nie będziemy się jakby wgłębiać, co w tym radiu da się zrobić. Pole edycji 130.02.500. Tu mamy częstotliwość, która w tej chwili jest ustawiona. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone off. 60.0 zaznaczone. Wyłączony. Off zaznaczone. 61.6 wyłączony. Tu jest coś do 6. Aha, to jest to przesunięcie do 600 w górę, w dół. Slash. QTX. 107. Wyłączony. Wyłączony. DQT. Slash. QT. RX. DQT. To są kody. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone 250 KHZ. O, i tutaj ustawiamy sobie skok skanera. Czyli na przykład prawidłowo na 2 metrach mamy 500 KHZ, 625 KHZ. O, 625. To jest prawidłowe ustawienie skoku skanera. Jak włączymy sobie automatyczny skaner w radiu, przytrzymując dłużej gwiazdkę i zaczyna nam skanować, to z takim krokiem będzie nam skanował. To jest akurat odpowiednik bodajże chyba do 2 metrów na całym świecie, albo tylko w Europie, nie wiem, nie znam się na razie. Jak będę zdawał licencję krótkofalarską, to się bardziej tym zainteresuje. Na razie mnie to nie interesuje. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone off. Plus zaznaczone zamiast. Plus, wyłączony, off zaznaczone, plus. A, minus, plus. To jest to przesunięcie 600 w górę, 600 w dół. Tutaj się ustawia znaczek, czy to ma być plus, czy minus. Plus. Minus. Minus, odznaczono, o. Plus, wyłączony, off albo, zaznaczone. Albo wyłączony. Jak nie używamy przemienników, to możemy to mieć wyłączone. Lista rozwijana, zwinięte, pole edycji zaznaczone, narrow. Narrow to jest... mówiąc po polsku... Nar. Szeroki. Widzę zaznaczone... O, właśnie. Rozszerzenie albo zawężenie kanału. Czyli chodzi o to, że jeśli mamy szeroko, a ktoś obok nas nadaje, to możemy mu siać i on nam też. Ale możemy to zawężyć, żebyśmy mieli węższe pasmo, żebyśmy tam komuś po bokach nie przeszkadzali. Jak mamy rozkręcone radio, na przykład mam tutaj drugiego Baofenga, z którego... teraz nie korzystam, on ma do 15 W. No to jakby obok nas ktoś nadawał niedaleko, to moglibyśmy sobie nawzajem przeszkadzać. Z taką samą mocą. Mm-hmm. Szeroki, widzę zaznaczone zamiast. Ja mogę mieć to na szeroko, bo no raczej na razie jeszcze nie mam licencji, więc mnie to bez znaczenia. Lista rozwijana, zwinięte, pole edycji zaznaczone kick. Mały, duży to jest power. Niski, low zaznaczony, niski, wysoki, kick zaznaczony. Tutaj ustawiamy moc radia, z jaką chcemy nadawać.
Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji zaznaczone off. Tutaj mamy, co to jest? Slash, QT, RX, ABR, wysoki, wysoki. Stop moc. Moc. Stopień, wysok, wysok, ABR, 106. 4X, QT, slash, DQT, RX, QT, slash, DQT, wyłącz, 107. A DQT, to są też pewnie jakieś kody. Tryb częstotliwości, pasmap, grupa, lista rozwijana, zwinięte, pole edycji zaznaczone, UHF. Tu mam już UHF. Lista rozwijana, zwinięte, pole edycji zaznaczone, 1. Pole edycji 470-62500. Tu mamy już 70 cm ustawione, widzę. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone, off. Wyłączony. DQT. Wyłącz 4. Gdzieś tu jeszcze była 106, zmiana. 105. Moc nadawcza, moc nadawcza. Język angielski. Zwiastowanie głosowe. O, tutaj mamy jeszcze zwiastowanie głosowe. Ty słyszysz, jak to jest przetłumaczone? Tak jest. Tutaj można włączyć i wyłączyć tą gadułę w radiu, która tam jest. 104. 103. Ale w jaki sposób to zrobić? Wyłączony. Proszę? Jeżeli ktoś chciałby sobie to włączyć, bo domyślam się, że dzięki temu oprogramowaniu można sobie też włączyć te... Włączyć, tak. Tak, ja to, mam to włączone, to, więc tutaj to, mam... To w jaki, zasięg. To w jaki sposób to trzeba zrobić? Freku. Zasięg. 100. Zasięg. Czekaj. 1. 103. Numlock włączone. Numlock Vox. Ukwuchw. 102. Zespół opaski. 1. Poziom blokady. 101. MHZ, MHZ. 100. 90. Lista rozwijana, zwinięte. Lista rozwijana, zwinięte. 105. Moc nadawcza, moc nadawcza. Moc nadawcza, gdzie to było? Język angielski. Zwiastowanie głosowe. Tutaj. I co tu lista trzeba zrobić? Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone, widę. Widę. Nar. Narror zaznaczony, szeroki. Widę zaznaczony. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone, hik. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone, off. O, tutaj. Czyli... Powiem szczerze, no tu w tym oprogramowaniu trzeba naprawdę bardzo dobrze wiedzieć, co się robi. I dokładnie. Wydaje mi się, że okej, ono jest dostępne z klawiatury, ono jest, my możemy tu nawigować, natomiast to, że nie są odczytywane etykiety i my tak do końca nie wiemy, które opcje my zmieniamy, no to ciężko mówić o dostępności. No wiadomo, lepszy ryc niż nic, bo oczywiście jakoś można te opcje tu zmieniać, jakoś można te opcje przestawiać, natomiast no to nie jest ten komfort, który ma osoba widząca, to znaczy, że ona wie, co robi. Dokładnie, ale no mamy jakby dwa sposoby na poruszanie się po tym interfejsie, bo na przykład ja dam sobie tabulatorem na jakieś pole. Lista rozwijana, zwinięte, pole edycji zaznaczone, hik. No. Tak, mamy tutaj. Nie wiemy, co to jest. Dokładnie. No, teraz już wiemy, co to no jest, ale jak powiedzmy, że sprawdzić. Nie wiemy. Więc... Wysoki. 105. Moc. I już wiemy, tak? No ale po co zrobiłeś? Od pola, na którym stoimy, czwóreczką do tyłu. Czyli trzeba tu po prostu użyć nawigacji obiektowej. Tak. To ja, proponuję, Krzysztofie, może żeby jednak, bo nie każdy też, jak przejdziemy to ja proponuję, żeby jednak bez tego tłumacza, bo ja mam takie trochę wrażenie, że on niektóre rzeczy to tłumaczy jeszcze gorzej, niż byśmy to mieli po angielsku. No i dla niektórych ludzi może być to już w ogóle dezorientujące. No dobra, no to już wyłączyłem. 105. Power. TX. Moc nie? Wysyłanie, tak? Powiem. Czyli moc wysyłania, okej. Okay. Moc wysyłania i to jest właśnie to high, low i tak dalej, nie? To jest to. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone, widę. Widę. I co to jest? Narror zaznaczone. To jest to szeroko, wąsko. Widę zaznaczone. Lista rozwijana, zwinięte. Ale czego to dotyczy? To jest to, co mówiłem, żebyśmy sobie nawzajem nie przeszkadzali. Nie przeszkadzaj, czyli ten pasmo. Szerokość tak, pasma. Szerokość pasma. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone, off. I teraz znowu nie wiemy, co to jest. Off. D. Podkreślacz. SFT. 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 Czyli to są kody. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone 250 KHZ. To jest to przesunięcie skanowania. FM radio włączone, pole wyboru oznaczone. O, i tutaj możemy zrobić sobie coś takiego, bo to urządzenie ma również radio FM. Ale powiedzmy, że nie chcemy tego radia, bo po co nam... Szkoda baterii na radio, jak chcemy używać tylko tutaj właśnie tego, do czego to jest przeznaczone. Tylko AM-u, tak? Tylko AM-u. Więc tutaj możemy... Spacja, nieoznaczone. Zrobić, tak? I w momencie, kiedy
będziemy chcieli to radio uruchomić, to to się nam nie uruchomi. Możemy ten przycisk naciskać dowoli i nic się nie stanie. Okej. Okay. Spacja oznaczone. Alarm sound, pole wyboru oznaczone. Alarm. Czyli tutaj w tym radiu jest takie a la policja, takie jojo, nie? To jest wysyłane w świat, bo jak tą policję, że tak powiem, włączysz, to z automatu odpala się PTT i to idzie w eter, ale masz do tego wybór, bo możesz to zrobić tak, żebyś to ty słyszał i na zewnątrz, a możesz zrobić, żeby było to słychać tylko na zewnątrz. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone Englisch. Tu mamy język. Mamy wybór języka. Chinese. Chinese. Englisch. Tylko te dwa. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone 4. 4. Co to jest? 106. Abr. Klik. Klik. 105. Power. To jest... nie. 105. Klik. Klik. Abr. 106. 4. RX. QT. Slash. A, to jest QT jakieś. QT. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone tony. Tony. Tutaj mamy wybór... CODE. CODE. Albo kod. Tony. Albo ton. To jest do otwierania przemienników. TDR, pole wyboru oznaczone. TDR to są kody też, te tam, co wspominałem wcześniej. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone ABAND. ABAND. B-BAND. B-BAND, czyli tutaj wybieramy sobie... ABAND. Jeśli mamy do czynienia z przemiennikiem, to na przykład na A możemy sobie ustawić wyjście przemiennika, a na B wejście przemiennika. I przełączamy się tam na radiu, akurat tym, które tutaj mamy podłączone, jest przycisk do tego. W wyższych modelach już tego przycisku nie ma i trzeba przytrzymać sobie menu. I strzymając menu, trzeba sobie potem to radio uruchomić i wtedy można coś działać. Bądź ewentualnie przełączać się tam na wyświetlaczu. Tam jest taka strzałeczka, jak ktoś widzi coś. A-band, B-band. No i od razu tutaj możemy sobie na wejściu przemiennika wpisać przesunięcie w przód lub w tył, ten plus minus. Workband grupa, lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone purple. Purple. Czyli to purple. Jakiś kolor. Kolor. Orange. To jest kolor wyświetlacza. Blue. Blue zazn- off. Off. Blue. Orange. Orange purple. Tutaj sobie wybieramy, w jakim kolorze ma nam się wyświetlacz świecić w momencie, kiedy radio czuwa, w momencie, kiedy radio nadaje i tak dalej, i tak dalej. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone off. Blue. Blue zaznaczone. Off. Off. Tu jest to samo do wyświetlacza. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone orange. To mamy pomarańczowy. No to jest wszystko do wyświetlacza. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone on. On. I tu jest on. A czego off, to on dotyczy? Zaznaczone. On. On zaznaczone czego zamiast. To dotyczy? 120 lock. Czyli blokada. Lock. Blokada. Mhm. Blokada. To jest blokada właśnie tego, co mówiłem, nadawania. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone 500. 500. Tu jest, nie wiem, co to jest. Lock. 500. Aha. To jest blokada z kolei klawiatury. Po ilu ma się zablokować klawiatura? Po jakim czasie? Lista rozwijana. To jest w milisekundach podane. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone off. Off. 126. BCL. Star. TDR. Star. BCL. 126. BCL. Nie wiem, co to jest BCL. Pewnie też jakieś kody. Naprawdę teraz wam nie będę opowiadał całego radia, bo sam nie wiem. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone full. Full. MSG. MSG zaznaczone zamiast. MSG. Full. Full. A to co to jest? Co to jest? TDR. Beep. Bip. Bisp. Beep. TDR. Full. 29. Domyślny. Clear. Close. No i tutaj mamy zamknij i skasuj. Clear. Domyśl. 29. Full. Tutaj nie widzę, żeby było opisane coś. TDR. Beep. TDR. Bip. Bisp. Disp. On. A. Power. 127. Tak to robi się. Power. On. Bisp. Beep. TDR. Full. 29. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji zaznaczone off. Co to jest? 124. Robert.
Roger, a tutaj jest, to jest funkcja, którą jak sobie włączymy, to naciskamy PTT i kończymy gadać i rozmówca na końcu naszego, na końcu naszej transmisji słyszy dźwięk, że skończyliśmy. A to przypadkiem właśnie to wcześniejsze nie dotyczyło tego, jaki to ma być dźwięk, czy to ma być bip, czy to ma być co? Bardzo możliwe, bo tam było coś o bipie. W każdym razie tutaj o to chodzi, bo czasami jest daleka łączność i nie zawsze słychać, że ktoś skończył, bo gdzieś tam ginie w szumach, no to ten Roger Beep mu o tym powie. To w CB Radio też takie Roger Beepy kiedyś stosowano. A band frekwencji mode grupa, pole edycji 00000. No to tutaj mamy jakąś częstotliwość, co to jest? Kropka. 00114, reset, menu, offset. Offset, 113. Offset. A, offset, to są jakieś tam, jak to się nazywało, teraz mi wyleciało z głowy, że można na dwóch kanałach nasłuchiwać, albo na jednym nadawać, na drugim słuchać. I jakby coś różnica takiego między tymi kanałami, o ile, tak? Tak? O ile, tak. Przesunięcie. Off, D, podkreślacz. Dokładnie. SFT, D. B-band frekwencji mode grupa, pole edycji 00000. Bo tu masz A-band, A-band, czyli tu se ustawiasz przykładowo w tym polu, gdzie chcesz słuchać, B-band frekwencji mode grupa, gdzie chcesz nadawać, nie? Osobno. Rozumiem. A możesz na dwóch tylko też słuchać, nie? Mhm. Nie, niekoniecznie stwierdzasz, że nie chcę nadawać, ale chcę słuchać dwóch kanałów naraz, no to sobie ustawiasz tu i tu. Domyślny przycisk. Close. Domyśl close. No. Close przycisk, Word mode grupa, Channel przycisk opcji oznaczone. I tutaj ostatnia funkcja, możemy sobie... Tryb pracy, work tryb mode. Pracy, albo to... Pole edycji 8, Channel frekwencji przycisk opcji oznaczone. Albo częstotliwość, oznaczone. Albo kanały. Channel przycisk opcji frekwencji... Frekwencji, jak wybierzemy, no to widzimy na wyświetlaczu częstotliwość i możemy między częstotliwościami się przemieszczać. Jak damy sobie channel... Channel przycisk opcji... To możemy tylko po zapamiętanych... Po zaprogramowanych kanałach, tak? Kanałach, czyli się te poruszać, kanały, tak, są już na konkretnych częstotliwościach. Tak. Żeby nie trzeba było... Czyli to jest tak jakby, że nie trzeba tego szukać, ale wtedy mamy mniejszą możliwość skanowania różnych rzeczy, tak? No tak, tylko to, co zapamiętaliśmy wcześniej. Zapisaliśmy sobie na sztywno kanały z częstotliwościami i tylko po tych kanałach możemy się poruszać. Natomiast coś chciałem powiedzieć. Tutaj w tym radiu, które jest podłączone, też jest przycisk do tego celu, że sobie... Już teraz tutaj nie będziemy nic pokazywać, to mogę odłączyć. Pole edycji 8. Gwiazdka bez tytułu notatnik. I mamy coś takiego w tym radiu. I ja wciskam przycisk teraz w radiu. Aha, nie, to jest frequency to samo. I channel mode. To jest to samo po prostu co tam. Zgadza się. Także tutaj to są po prostu w tym oprogramowaniu są pokazane funkcje, których nam ta gadaczka nie powie. No, inna rzecz, że ich dostępność i sczytywanie tych informacji z tego okienka to też jest takie problematyczne, powiem szczerze. No, przynajmniej moim zdaniem. Mówię to z perspektywy laika, kogoś, kto z radiostacjami nie ma do czynienia i jakbym dostał coś takiego, to nawet jakby mi ktoś powiedział, że ustaw sobie to i to, to bardzo bym się musiał zastanowić, i jak, i co, i gdzie ja tam mam zmienić, i czy aby na pewno zmieniam to zoom, tak jak trzeba. Zoom, spotkanie, zoom, gwiazd. Wiesz co, no ja myślę, że to nie jest, może na początku wydaje się to trudne. MP3, tak, w 3, ufpięcie 40. Muszę się ufpięcie series program software. Połączyć z tym radiem. Close przycisk. File rozwijane. Editor program rozwijane. Communication 4 z 5. Ufpięcie anuluj przycisk. Port setup grupa. Com 6 przycisk opcji. Zmieniło mi się. Com 2 przycisk. Com 1 przycisk. Com 6. Com 2 przycisk. Com 1. Com 3 przycisk opcji. Anuluj. Confirm przycisk. Spacja. Wciśnięty. Channel information. Close przycisk.
Clear przycisk, domyślny przycisk. O, już się połączyło, bo się zaświeciło. Wiesz co, no na początku może to się wydaje trudne, ale z tego co ja wiem, to ty jesteś lepszy w obiektówce ode mnie, więc myślę, że dałbyś radę bez problemu. To nie jest naprawdę trudna. To znaczy zabawa. Tak, bo ja to widzę po tobie, że ty nie wiedziałeś na przykład do końca, czy ta opcja to jest aby na pewno ta, której szukasz, tak? Więc nie jest to proste. Tak, no wiesz, z drugiej strony... Ale dobrze, że się w ogóle da, no bo tak naprawdę jak nie mamy innej możliwości, żeby cokolwiek zmienić w tym radiu, to dobrze, że jest chociaż to. No tak, bo na przykład widzisz, sama zmiana skoku skanera, co już niestety nie jest w radiu powiedziane, tak? To jest milcząca funkcja. Coś ci tam kliknie i domyśli, że akurat to jest zmiana tego. No chyba, że ktoś zna na pamięć menu, to co nie gada, to on po prostu wciśnie sobie cyferkę, to wie, że to jest to i sobie zmienia po prostu tak na pamięć, nie? Ale w tym momencie tutaj masz jakiś do tego dostęp i możesz to zastanawiam jakoś się, skontrolować. Wiesz co, zastanawiam się i myślę, że zdecydowanie fajniej byłoby pytanie, czy to jest w ogóle jakkolwiek możliwe, żeby sobie ten plik konfiguracyjny otworzyć w jakimś edytorze tekstowym i próbować coś zmieniać. A ciekawe, a może spróbuj zapisać ten konfig czytany i otworzyć go na przykład w notatniku. Czekaj. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Program rozwicą Munition 4 z 5. Oczywiście wtedy istnieje niebezpieczeństwo, że na przykład zrobimy inną rzecz. Read data from read przycisk. Czyli wprowadzimy dane z zakresu nie takiego, jak powinniśmy i uceglimy sobie stację. Ale tak po prostu jestem ciekaw, jak to wygląda. No dobra. 20.0. Operate prompt dialog complete reading data from... No właśnie. Czytaliśmy sobie... I spróbuj teraz zapisać go gdzieś tam. Wpięcie cursor jest program software. Anuluj przycisk, help przycisk, read przycisk. Anuluj przycisk, spacja, wciśnij, chwile rozwijane, open CT, save as 4 z 5. Wpięcie cursor jest program software. Handle information, domyślny przycisk. Handle banderix frekuency, tx frekuency, ctc, domyślny przycisk. Clear przycisk, closeps, handle banderix frekuency, tx. A czekaj, to w ogóle jest dostępne? Chwile, nef, open CTRL, save CTRL plus s 3 z 5, save as 4 z 5. Nie, no co? Myślałem, że jest wyszerzone. Uwpięcie cursor jest program software. Handle information. Handle banderix frequent. Gwiazdka bez tytułu. Zoom spotkanie. Zoom 4. Uwpięcie cursor jest program. Uwpięcie cursor. Close przycisk. Handle banderix frequent. Domyślny clear przy close przycisk. Handle banderix. Czekaj, jak to działa? Bo w ogóle tak jakby mi się okienko nie pokazało. File rozgnewce open CTRL plus save CTRL plus uwpięcie cursor jest program software. Save file. Lista. Uwpięcie rank 3 z 3. Teraz. Lista. Nieznane. Lista. Uwpięcie rank 3 z 3. Lista rozwijana C, pole edycji gwiazdka.dat. Dat. A, plik dat, więc może być problem z tym, bo to nie będzie raczej plik tekstowy. To będzie jakieś zakodowane znaczki. Tak, plik dat. No, można by było spróbować go gdzieś zapisać. I... Pole edycji gwiazdka. Lista rozwijana. Chyba musisz nazwać to jak... Ręk 3 z 3. Anuluj przycisk. Jakoś. Confirm przycisk. Pole edycji gwiazdka. Lista rozwijana C. Windows zwinięte. Lista. Nieznane. To jest na dysku C się chce zapisać. Lista. Uwpięcie rank 3 z 3. Program Files X8. Uwpięcie rank 3 z 3. Program C. 1 z 3. Lista. A, czyli on wymusza. On się nie chce cofnąć. Pole edycji gwiazdka.dat. Lista rozwijana C. Windows zwinięte. To chyba możesz wpisać mu ścieżkę. Pole edycji gwiazdka.dat. Lista rozwijana C. Windows zwinięte. D. Data. Uwpięcie dialog run timer. Ups. Lista. A i program 316. Się wysypał. Start przycisk przełączania nie w... Gwiazdka bez zoom spot zoom. Gwiazdka zoom spot zoom. Nie, 3. Wysypał się. Wysypał się program. Nie, no jak widać... jak widać jest... To nie jest naj... To jest... Bo to jest chińskie, no, drogi. Znaczy wiesz, no ja myślę, że są chińskie programy, które działają lepiej na to, i są pewnie też takie, które działają gorzej. Natomiast wydaje mi się, że tu można by było jednak fajniej to zrobić. Ale tak jak mówię, dobrze, że dla nas jakkolwiek jest to dostępne. Tak, no bo kupując takie radio, będąc osobą niewidomą, a nie zawsze pod ręką ma się kogoś widzącego, więc...
słuchając różnych, tak jak ja mam w tej chwili na YouTubie zasubskrybowanych, dwa kanały mam zasubskrybowane na YouTubie, mam Sierra coś tam i Radio Strefę, i tam właśnie na jednym i na drugim kanale bardzo się ostatnio skupiają na Baofengach. Bo to są popularne radiostacje i one nie są drogie. Tak. I ostatnio zwróciłem uwagę w komentarzu jednemu z tam tych ludzi, bo strasznie mnie zirytował jeden odcinek, ponieważ on pokazywał menu tego radia i mówi, akurat no, to była 82 w jego przypadku, i on nagle mówi takie coś. Doszedł do funkcji z tym gadaniem w radiu, tą panią, i on nagle mówi do widzów, no to tu jest ta gadaczka, ja ją wyłączę, bo ona mnie wkurza. O ty kopany, że tak powiem. No nie, Napisałem mu w komentarzu. Widzących to pewnie właśnie to drażni. To tak. Się nie ma co dziwić tak z drugiej strony. Ale tam powinien wziąć pod uwagę, że nie tylko tacy ludzie oglądają ten film. No to, tak? To wiesz, dobrze, że zwróciłeś uwagę, bo faktycznie no, ludzie też nie mają pojęcia, podejrzewam. A akurat krótkofalowcy to są raczej ludzie tacy w miarę życzliwi, wydaje mi się, i tutaj nie powinno być problemów. Natomiast fakt faktem, dobrze, że są tego typu opcje i no już w Baofengach jest to od lat ten przewodnik głosowy, przynajmniej częściowo. Szkoda, że nie jest w pełni udźwiękowany. Szkoda, że nie w pełni, no widocznie z jakichś powodów, wiesz, nie da się wszystkiego udźwiękowić. Być może część rzeczy jest jakoś dynamicznie generowana i tam już te sample by się po prostu nie sprawdziły, albo to znaczy, trzeba by było nagrać co? Ich zbyt dużo. Na którymś z kanałów, teraz nie pamiętam, czy na tego gościa Sierra, czy na Radiostrefie, słyszałem, że tam jest bardzo ubogi ten scalaczek, który tym wszystkim rządzi. No dokładnie, tego też się i te spodziewam. Sample wszystkie to chyba by im się nie zmieściły. No właśnie. Dobrze, Krzysztofie, czy my coś możemy pokazać jeszcze? Ja myślę, że chyba pokazaliśmy najważniejsze rzeczy, no bo tutaj no, pewnych rzeczy, dopóki nie zna się w pełni urządzenia, a ja niestety w pełni go nie znam, żebym wiedział, co do czego służy. To już tak jak wcześniej powiedziałem, kolega Patryk Faliszewski mógłby więcej powiedzieć, a on ma akurat 82. Także no, z mojej strony to mniej więcej tyle, bo no, ja radia nie znam na tyle pod kątem krótkofalarstwa, żeby wiedzieć, co do czego służy. No tak, pokazaliśmy program, pokazaliśmy, jak się połączyć, a cała reszta może dobrą opcją będzie na przykład, żeby sobie, powiedzmy, opisać te wszystkie pola. Sęk też w tym, że każde... jeszcze jedną rzecz. Każde radio ma trochę inne oprogramowanie. No ale okej, okay, jeszcze coś miałeś pokazać, tak? Supasele pice, slub dece, kirkdaile 20 milionów 220 tysięcy pice, supasele pice, slub dece, start okno, wyszukaj okno, poziom 1 i kirk, aplikacja, naciśnij strzał. Teraz pokażę ci to, o czym ci mówiłem przed audycją. Okej. Okay. Kirk, nieznane. Mamy kirk, od razu już wiemy, że jest nieznany, prawda? Mhm. Tabulator. Strzałka. Nic. I nic obiektówka nie działa. Obiektówka może. Poczoł pusta. Koniec, koniec, początek, koniec, pusta. Koniec, początek, tyle. Pusta. No to nie nawojowaliśmy. No, także to jest program, który dodawany jest z urządzeniami przy dobrych humorach tych, którzy nam sprzedają. Bo to jest darmowy program, można sobie go spokojnie pobrać z internetu. No ale jak widać, jest dla nas niedostępny. Ma mnóstwo funkcji, lepszych niż to, co przed chwilą skończyliśmy pokazywać. Bo ten program ma zaimplementowane wszystkie przemienniki, które można załadować do radia jednym przyciskiem. Wszystkie ustawienia, które są jakby już przygotowane dla potencjalnego użytkownika takiego radia, i też można je załadować jednym przyciskiem.
Można sobie radio rozblokować, bo domyślnie to radio jest zablokowane od tej do tej częstotliwości, ale tutaj w Hirpie można sobie je rozblokować na full, ale to wszystko jest dla nas niedostępne niestety. Szkoda. Może kiedyś będzie dostępne i będzie można sobie z tego pokorzystać. Tymczasem się pojawił komentarz jakiś czas temu od Karola. Czy można zaprogramować, żeby słyszeć, co mówią piloci w samolotach oraz policja i tym podobne? Policja tak, samoloty nie, bo to nie jest radio z pasmem lotniczym. Z policją też może być coraz większy problem tak naprawdę. Tak, bo teraz oni przeszli na cyfrę, na tetrę. Tetrę, więc takich analogowych transmisji w ogóle służb... W niektórych miastach jeszcze się da, ale... Dokładnie, ale będzie coraz mniej. Coraz mniej, tak. Gdzieś tam policja. Energetyka może ewentualnie jeszcze... Energetyka, tak, jakieś pogotowie jeszcze da się, przynajmniej tutaj u nas, się da pogotowie jeszcze usłyszeć. Ale też pogotowie powoli przechodzi na cyfrę. Straż pożarna, no też powoli na cyfrę. No ale mówię, jak chodzi o samoloty, to nie to pasmo. Tak, samoloty są niżej, że tak powiem. Jest to akurat o tyle istotne i dobrze, powiem szczerze, tak z drugiej strony, że przechodzą na tę cyfrę, bo to nie było fajne, jak na przykład policjanci, a miałem okazję słyszeć coś takiego. Ja też. Że policjanci spisywali sobie tam kogoś i sprawdzali PESEL-e, sprawdzali różne inne dane z dowodu, na przykład były podawane otwartym kanałem radiowym, w żaden sposób nie zaszyfrowanym, z centralą w komunikacji. Także no to nie było dobre. Dobrze, że ta cyfrowa radiofonia oczywiście nam tu wkracza. Gorzej dla tych, którzy lubią sobie słuchać takich rzeczy. No, ale cóż. Są wprawdzie SDR-y i tego typu rzeczy, które potrafią to zdekodować. Ale to już jest więcej zabawy. Tak, w przypadku Baofenga to już niestety odchodzi do lamusa, takie podsłuchiwanie policji. Tak jak mówiłem, lotnictwo jest trochę niżej, bo oni mają... Baofeng startuje chyba od 144, a lotnictwo jest do 140 tam coś. Poniżej. Rozumiem. Także to już nie sięga tam. Jak chcesz, Karolu, posłuchać sobie lotnictwa, to kup sobie jakieś radio z tym pasmem, chociażby skaner typu prezentowany niedawno przeze mnie Texun 660PL. Ono ma pasmo lotnicze, bardzo łatwo dostępne, bo jednym przyciskiem tylko można jednym przyciskiem można dotrzeć do tego pasma bez względu na to, w którym miejscu danego radia jesteśmy, w którym miejscu na danej częstotliwości. Jednym przyciskiem i jesteśmy już na paśmie lotniczym. To takie coś, ale tutaj nie. W Baofengach nie ma lotniczego pasma. Albo przynajmniej w tych, bo może są Baofengi, które mają jakieś wyższe. W tej chwili jest Baofeng 9 UW 991, coś takiego, ale on chyba też nie ma. Nie pamiętam teraz już najwyższego modelu Baofengów, ale raczej nie liczyłbym na pasmo lotnicze w Baofengu. No niestety, ale za to za pomocą tego urządzenia można posłuchać sobie innych rzeczy. No i jak się ma licencję, to oczywiście też ponadawać. Porozmawiać sobie z ludźmi. Natomiast jeżeli interesuje was sam nasłuch, to chyba lepiej mimo wszystko korzystać z odbiorników. Ze skanerów. Tak, ze skanerów. Bo to za podobną cenę można mieć... Ile w ogóle taka radiostacja Baofenga kosztuje? Jakie to są, Krzysztofie, ceny? Mówisz o nadawczo-odbiorczej. Na przykład takiej jak twojej, tak. Takie coś można kupić już za minimum 120 zł. To jest naprawdę mały koszt. Są droższe. Nie ukrywam, są droższe. Za 200 zł, za 250, za 300 można kupić. To są już radia, które są bardziej rozbudowane, bo na przykład to, które tutaj mamy podłączone, jest z jednym przyciskiem PTT, ale są na przykład 82, która ma dwa przyciski PTT, a to po to, żeby
nadawać na dwóch różnych częstotliwościach. Załóżmy, że nie wiem, mamy gościa, który nadaje na jakimś tam kanale i sobie z nim gadamy, nie wiem, prowadzi jakąś wycieczkę górską i chciałby się zorientować, a na drugim, na drugiej częstotliwości mamy ustawione, nie wiem, pogotowie w razie, gdyby było coś potrzebne. Tak mówię przykładowo, no bo raczej na tych pasmach nie zaleca się rozmawiać, gdzie jest pogotowie, ale przykładowo, no i tak mamy ustawione. No i powiedzmy, na tamtej częstotliwości znajomek mówi, bo tu jakiś ranny leży, weź tam, wezwij pogotowie, bo ja nie mam jak teraz się nawet przełączyć. No to drugi nośny, drugie PTT naciskamy i tam wzywamy pogotowie, nie? Nie ruszając tamtego. No tak, i możemy mieć dzięki temu zapewnioną łączność z dwiema osobami i wtedy możemy przekazać coś. Dokładnie. Jednej, nie kręcąc od gałą, tak, przyciskami, niczym. Po prostu mamy, wiadomo, na sztywno w sytuacji stresowej niewskazane, żeby jeszcze coś tam mieszać. Dobrze, Krzysztofie, no to cóż, morał z tej naszej dzisiejszej audycji da się, ale do łatwych to nie należy i tu rzeczywiście już trzeba się dość mocno zapoznać z dokumentacją i też wiedzieć po prostu, jakie opcje są do czego. No, tak, przede wszystkim poznać menu radia. Bo, dokładnie. Bo tak to wtedy inna... też się coś rozjaśni. Tak, no bo no to co, ja pokazałem tam powiedzmy w kilku momentach, że no to są kody, tak, a te trzeba wiedzieć, które są do czego. I tutaj tutaj po prostu, tutaj już trzeba mieć wiedzę na temat tych kodów. Ja jeszcze jedną rzecz zobaczę tak przy okazji, jak jesteśmy. Gwiazdka bez tytułu, no. Zoom 1 z 4. No to jest HIRP połączony. Pulpit lista. Slub desk. Uf 5 series 45 z 54. Uf 5 R 40. Bo tam była funkcja jeszcze DTMF-u, ale... Uf 5 R series program soft. File rozwija. Edit rozwijane. Handling option. DT. Handling DT. Uf 5 R series program software. DTMF encode slash decode. Domyślny przycisk. Slose przycisk. DTMF encode grupa. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji zaznaczone 50. Aha. Dobra. Tu mamy ton DTMF-u. 60. 50, 6, 70, 6, 50. Do ilu? Pusta. Odznacz 6, 7, 8, 100, 103, 100, 200, 200. Bo DTMF to jest, zdaje się, 300, składa 200, się z dwóch jakby częstotliwości ten ton. Tak, tak. 200, lista rozwijana, zwinięte. 60. O, i tu mamy drugą. 50, lista rozwijana. Ważne, żeby tutaj 207, było, żeby oba 50, pola były ustawione na tę samą. 50, 60, 50. O. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji zaznaczone 50. Anicode grupa. Pole edycji 80808. Nie wiem, co to jest anicode. Release PTT to send pole wyboru oznaczone. Press PTT to send pole wyboru nie oznacz. Pole edycji 20202. Pole edycji pusta. Pole edycji pusta. Pole edycji pusta. No, no i właśnie. Teraz tak. Pole edycji pusta. Pole edycji pusta. Pulpit lista. Uf 5R 46. Niechcący zamknąłem, dobra. Uf 5R series program. I teraz załóżmy, że już mamy wszystko porobione. File editor program rozum munition 4 z 5 exit 5 z 5 program rozwijany read from radio set write to radio ctrl plus 2 z read from uf 5 series program software read data from anuluj przycisk help przycisk read przycisk i tutaj klikamy i w tym momencie nam się prześle to znaczy radio. Tu masz read to nie read, jest right. Przepraszam, źle anuluj przycisk spacja wciśnięty i źle zrobiłem close przycisk Clear przycisk, close przycisk, spacja, wciśnięty. File edit program rozwijany. Read from RAW, write to RAW, uf 5 series. Anuluj przycisk, help przycisk, write przycisk. Tak, tutaj right. Sobie... Tego nie będziesz teraz używał. Tego nie będę robił, rozumiem. Bo sobie rozwalę wszystko, co tam mam ustawione. Natomiast po prostu klikając ten przycisk, zapisujemy ten nasz, te nasze ustawienia, które żeśmy w programie zrobili. Bezpośrednio do radia, to trwa naprawdę krótko, jakieś niecałe pół minuty. Jak ktoś widzi, to od razu zaobserwuje, bo mu się wyświetlacz w radiu zaświeci. I jak ten wyświetlacz zgaśnie, może odłączyć radio z nowymi ustawieniami i korzystać. I korzystać, tak. Czy z twoich obserwacji, jak bawiłeś się tym oprogramowaniem, czy można doprowadzić do takiej sytuacji, że to radio przestanie działać, czy można raczej bezkarnie zmieniać, nie, bo tam eksperymentować? Reset. Tam masz reset. Możesz całe radio zresetować. Zresetować. Tak. Bo tu mamy jakby tylko... ustawienia. Tu nie mamy na przykład aktualizacji oprogramowania tego nie. radia.
Nie. Więc tu można po prostu kombinować, próbować, jak ale coś... Ale w Chirpie już masz. Aha, okej. Okay. Natomiast no, bardziej mi chodziło o to, co mamy tutaj. Czy można tu gdzieś tam bezpiecznie jednak się bawić tym? Tak, tutaj nic się nie stanie. Jak coś nagrzebiemy i się okaże, że nie działa coś, albo coś nie jakby, no coś nie zatrybiło, to możemy to po prostu zresetować do ustawień, ale tutaj nawet nie bardzo, że tak powiem, konieczne jest używanie programu do resetu, no bo wciskamy w radiu menu cyferki 4.1, zatwierdzamy i radio się resetuje. To nawet jest akurat udźwiękowione. A czy jak włączymy ponownie radio, to ten... To będzie po chińsku. A widzisz, a czy ten dźwiękowy przewodnik będzie tak, włączony? Tak, będzie, ale po chińsku. Trzeba teraz w języku chińskim albo jak znasz menu na pamięć, to sobie wcisnąć. W tym przypadku w każdym Baofengu menu jest to samo. Zmiana języka syntezatora jest pod numerem 14. Więc wciskamy menu, wpisujemy 14, zatwierdzamy też menu i strzałkami prawo-lewo wybieramy sobie język, który niestety nie jest mówiony, więc trzeba tak kombinować, aż usłyszymy tufon i wtedy będziemy wiedzieli, czy to jest angielski. Okej. Okay. No to myślę, że to jest wystarczająca informacja dla tych, którzy będą mieli ochotę eksperymentować. Tak w ogóle zadowolony jesteś z tego radia? Bardzo. Z jednego jest drugiego, a planuję kupić jeszcze 82 właśnie ze względu na to drugie PTT. No tak, to wtedy rzeczywiście będziesz sobie mógł z tego korzystać. No wiadomo, jeszcze kwestia licencji odpowiedniej. Drugie radio, które kupiłem, to jest UW9R i to radio jest trochę inne od tego 5R, chociażby pod względem podłączenia kabla, słuchawek i wszystkiego innego, ponieważ tam nie ma jacków. To jest taki paseczek, jak... Z jednej strony on jest wypukły, a z drugiej strony jest płaski i w tej płaskiej powierzchni jest takie LPT1, tylko że z 6 pinów. Aha, czyli takie mniejsze. Takie mniejsze. Zdecydowanie mniejsze. I teraz, żeby podłączyć do tego cokolwiek, kabel, słuchawki czy coś, to na kablu tego urządzenia peryferyjnego jest też taki paseczek, który ma z kolei bolce. Też w ten sposób ustawione po 6 i podłączamy to w ten sposób, że wsuwamy to tak jak klapkę do baterii w jakimś urządzeniu, dociskamy i zakręcamy jedną śrubką taką, która jest na rogu tego paseczka. Czyli to jest w sumie takie pewniejsze połączenie. Tak. Ale za to trudniej dostać akcesoria i są droższe. No tak, coś za coś. No bo taka przejściówka do Baofenga 5R kosztuje jakieś 20 zł. Mniej więcej, gdybym chciał przykładowo podłączyć to do jakiegoś innego urządzenia, żeby przez ten mały głośniczek nie słuchać albo no, do czegokolwiek. Natomiast do 9R już niestety akcesoria z takim paseczkiem kosztują 40 zł i w górę. No to rzeczywiście różnica w cenie jest i to dość mocna. Dobrze, oczywiście. Krzysztofie, to w takim razie ja ci bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji, za zaprezentowanie narzędzia do konfigurowania radiostacji Baofeng. No cóż, pytań więcej nie ma, zatem na dziś od nas to tyle. Krzysztof Bruzda pokazywał narzędzie do konfiguracji Baofenga, a ja zadawałem kilka pytań. Niewygodnych, tak jest. Dziękuję również za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.